wchodzisz na ten Goodreads i ten Goodreads cię cały czas tam połkuje, że nie czytasz w takim trybie, jakbyś chciała i ba, ba, ba. Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Ze względu na to, że w zeszłym tygodniu pracowałam bardzo długo, łącznie z sobotą, w przyszłym tygodniu też wygląda na to, że będzie mega dużo nadgodzin i innych rzeczy w mojej pracy. Także nie ukrywam, że nie miałam jakiejś takiej możliwości skończyć czytania żadnej książki, żeby zrobić dla was recenzję, więc postanowiłam zrobić taki troszeczkę inny filmik i opowiedzieć wam o premierach, na które bardzo czekam i o książkach, które planuję sobie czytać w tym roku. W tym momencie, gdzieś tam drugi tydzień już próbuję, no ale rzeczywiście przez to, że wracam do domu strasznie późno, nie mam aż tyle możliwości czytania, ale czytam sobie Sydonię, Słowo się rzekło od Elżbiety Hrazińskiej. To jest dosyć nowa książka. Generalnie, jeżeli chodzi o powieści historyczne, to raczej nie są to wątki, po które zazwyczaj sięgam, natomiast akurat tutaj mamy jakieś procesy odnośnie czarów, mamy szlachciankę, która została oskarżona i tak dalej, więc jakby tutaj to jest coś, co mnie zaciekawiło. Oprócz tego mamy dosyć duże tło historyczne, natomiast pani Hrazińska naprawdę ciekawie to opisuje. Widać, że duży research został włożony w tą książkę, więc z tego powodu rzeczywiście ciekawie się ją czyta, ale ona wielkościowo jest po prostu duża i ma chyba prawie 600 stron, więc no, czcionka jest dosyć mała i rzeczywiście jest to książka po prostu obszerna. No, nie jest to na pewno książka na jedno popołudnie czy nawet na weekend. Jakby ja nie jestem aż taka szybka w czytaniu, powiem wam szczerze. No ale to jest to, co czytam. Obecnie jest to 11. książka w tym roku, którą czytam. Ponieważ w tym roku zrobiłam taką troszeczkę inną opcję, wzięłam sobie za zadanie, że przeczytam 52 książki. Nie ukrywam wam, że w zeszłym roku, mając te 100 książek na Goodreadsie, cały czas miałam taką informację, że no kurczę, jesteś 4 książki poza szedulem i tak dalej, jesteś do tyłu 5 książek i tak dalej. I wchodzisz na ten Goodreads i ten Goodreads cię cały czas tam połkuje, że nie czytasz w takim trybie, jakbyś chciała i ba, ba, ba. I przez ostatnie 2 miesiące przeczytałam chyba z 15 książek, czyli listopad, grudzień, żeby tylko te 100 książek na pewno przeczytać. Także masakra generalnie. No i w tym roku stwierdziłam, że 52, koniec tematu i w tym momencie jest, mam napisane, że you're on track, więc za tydzień już znowu będę do tyłu nawet z tymi 52. Ale okej, może uda mi się skończyć tą Sydonię. I idąc dalej, jakby głównym clue tego filmiku będzie to, co sobie planuję czytać w najbliższym czasie. I w ogóle też chciałam wam pokazać książkę Rebeki Huang Babel. To jest na pewno książka, którą też będę chciała czytać. Jest to książka, którą dostałam na szczęście, bo powiem wam, że cena okładkowa 99 zł to jakiś rozbój w biały dzień był, jak to zobaczyłam za pierwszym razem. Rzeczywiście wydanie, no to jest okładka zintegrowana. Bardzo mi się właśnie ta grafika podobała. Tu Fabryka Słów miała dwie własne grafiki. I ta druga grafika jest też tutaj w środku uwzględniona. Mamy te czarne strony. Natomiast mówię, to jest książka, która ma... Takie super są te wklejki w środku. Ale jest to książka, która ma chyba 780 stron i nie ukrywam wam, że po tej Sydonii chyba chciałabym jednak przeczytać coś cieńszego, no bo takie długie książki to czasami no, jedna po drugiej to nie jest taki dla mnie dobry pomysł. Jeszcze z książek, które mam i na pewno w tym moim TBR się w tym roku znajdą, to 6 szkarłatnych żurawi. Chyba prawie rok temu została ta książka zapowiedziana i dopiero teraz się ukazała. To jest pierwszy tom od Elizabeth Lim. I kurczę, ta historia strasznie mnie zainteresowała już dawno temu. W ogóle cieszę się, że to dokładnie tą okładkę dostaliśmy, ponieważ widziałam, że jest jakaś inna też okładka, ale ta zdecydowanie bardziej mi się podoba. I w ogóle okładka jest taka bardzo przyjemna w dotyku, bardzo ciekawy. Tutaj materiał na tej okładce jest wykorzystany taki troszeczkę matowy. I no mówię, no wspaniała grafika, ale generalnie chodzi o to, że tutaj mamy główną bohaterkę, która jest księżniczką w trakcie swojego ślubu, myślę. Pokazuje się u niej jakaś moc magiczna i macocha, generalnie, która włada jakąś czarną magią, rzuca na nią klątwę i na jej braci i ci bracia zostają zamienieni w żurawie. I jeżeli dziewczyna komuś powie, że to macocha rzuciła tą klątwę,
no to jak nawet jedno słowo wypowie w kierunku wyjaśnienia tej tajemnicy, to któryś z tych braci umrze za każdym razem. Także rzeczywiście no, jest to bardzo ciekawa fabuła, ten pomysł rzeczywiście do mnie przemawia, więc no, jest to jedna z książek, które na pewno chciałabym czytać w najbliższym czasie. I tutaj będę sobie patrzyła czasami na moje notateczki. I generalnie jeszcze z książek, które mam, jest to Scholomance od Naomi Nowik. I tutaj, nie wiem czy zobaczycie, tutaj sobie te trzy tomy leżą na półeczce. I generalnie Scholomance to takie trochę Dark Academia. Naomi Nowik jest w ogóle autorką, którą bardzo lubię już tam, jej książki. Więc wydaje mi się, że to może mieć taki magiczno-bajkowy, ale troszeczkę można mroczną odsłonę, ponieważ autorka lubi taki troszeczkę twist mroczny mieć w swoich opowieściach, tym bardziej, że właśnie w tej szkole dla osób z uzdolnieniami magicznymi dzieje się tak, że po prostu ta szkoła nas atakuje i jakieś potwory mogą wyskakiwać na uczniów, trzeba mieć jakąś swoją grupę, trzeba razem w grupkach chodzić po korytarzach, żeby nie zdarzyło się tak, że coś nas zaatakuje, gdzieś tam ci uczniowie są w ciągłym stresie i w ciągłej walce o codzienność i można tą szkołę zakończyć albo tam zginąć, więc jakby taki jest główny premis tej książki, mamy trzy tomy. To są dosyć cienkie tomy, więc też liczę na to, że w niedługim czasie być może się za nie zabiorę. Jeżeli chodzi o kolejny taką serię, którą zaczęłam i chciałabym kontynuować, no to też już mówiłam Wam odnośnie Karawalu i pierwszy tom przeczytałam, ale musiałam jakby odpocząć, bo to jest taki świat bardzo mocno w tą stronę baśniowości. Zasady działania świata są mocno luźne i gdzieś tam takie książki, żeby kilka takich książek pod rząd czytać, nie jest to dla mnie łatwe. Natomiast tą trylogię Karawalu chciałabym przeczytać, żeby przejść właśnie do tej kolejnej trylogii od Stefani Garber. Trzeci tom jeszcze chyba nie powstał po angielsku, natomiast pierwszy już jest wydany po polsku i to jest Baśnie o złamanym sercu. I drugi tom wychodzi dosłownie chyba w kwietniu, z tego co się orientuję, no i nie wiem kiedy jest oficjalna premiera trzeciego tomu. Także gdzieś tam te dwie trylogie, jeżeli by się udało jakoś mi przeczytać w tym roku, to rzeczywiście też na nie czekam. Bo wiem, że ta druga trylogia właśnie jeżeli chodzi o Baśnie o złamanym sercu jest taka troszeczkę dla takiego już dojrzalszego czytelnika, czyli gdzieś tam może troszeczkę ten vibe książki będzie inny niż w Karawalu, więc na to też czekam. Jeżeli chodzi o książki, które już też zostały wydane wcześniej, no to Małe życie czeka na półce już ponad rok chyba. Jakoś tak nie mogę się do niego przekonać, dlatego że sądzę, że jeżeli osoby gdzieś tam na internetach mówią, że płakały na tej książce, że jest smutna, że traumatyczna i tak dalej, to ja po prostu płaczę na wszystkim, więc pewnie będę blobem, który nie będzie w stanie funkcjonować, jak będę to czytała, więc jakoś tak odsuwam to w czasie, nie ukrywam. Natomiast no, też jest to znowu kolejna książka, która jest po prostu taką wielką cegłą, no że no makabra, no ale okej. Okay. Co jeszcze z takich książek, na które czekam? I jak wiecie bądź nie, na pewno robiłam filmik o Inheritance Games. Media Rodzina wydała już dwa tomy po polsku, trzeci tom gdzieś czeka chyba na swoją premierę i jakby nie ukrywam, że tutaj już jest taki troszeczkę przeskok czasowy, ponieważ no, długo dosyć czekamy na te kolejne tomy. I jak czytałam drugi tom, to musiałam sobie po angielsku czytać synopsis pierwszego. I teraz jak będzie trzeci, pewnie znowu będę musiała sobie te streszczenia fabuły przeczytać po angielsku. Dlatego, że w Inheritance Games mamy taki plot, który gdzieś tam rewolwuje wokół zagadek, wokół jakiejś śmierci. Jest ten testament, ten nasz Nestor rodu, bilioner, który zostawia testament tej dziewczynie. Nie wiadomo dlaczego akurat do tej dziewczyny trafiają te pieniądze. I gdzieś tam te wszystkie zagadki, są ci czterej bracia, którzy też gdzieś jej pomagają w odkryciu tych zagadek, ponieważ są jakieś specjalne koperty dla nich zostawiane jako część testamentu itd., itd. I to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, książkę czyta się szybko i chce się z tymi bohaterami dosłownie rozwiązywać te zagadki, więc nie ukrywam, że wciągnęła mnie ta seria i chciałabym zobaczyć jak się kończy, czyli czekam na wydanie tego trzeciego tomu. Jeżeli chodzi o kolejną książkę, na którą czekam, to już mamy w kwietniu, więc to super po prostu.
Wszyscy jesteśmy łotrami. Czytałam w styczniu, zaraz kiedy książka się pojawiła. I tutaj wydawnictwo daje nam już dosłownie, wydawnictwo generalnie kobiece, już w kwietniu daje nam drugi tom. Także niesamowita sprawa. Wszystkie nasze klęski Amandy Foody i Christine Lynn Herman. No i tutaj mamy ten turniej, gdzie 6 rodzin będzie wystawiało swoich przedstawicieli. I gdzieś tam na tej arenie, na tym obszarze tego miasta, w którym ten turniej się będzie odbywał, oni będą musieli się pozabijać i tylko jedna osoba, która jest przedstawicielem jednej z tych rodzin, może wygrać i otrzymać tą wysoką magię, o którą całe to szaleństwo się dzieje. I tutaj jest to specyficzny turniej, ponieważ generalnie on odbywa się raz na 20 lat chyba, z tego co pamiętam. Natomiast przeciek był do prasy, została napisana książka przez jakiegoś anonimowego autora, który opisał, że taki turniej się odbywa, że ci ludzie giną, że właśnie ta wysoka magia, więc wszyscy łącznie z urzędnikami jakimiś państwowymi też zaczęli się interesować tym, jak działa ten turniej. Jest tam pełno reporterów i gdzieś tam prawie że celebrytami stali się przedstawiciele tych rodzin, no ale już w pierwszym tomie mamy zaczątki tego turnieju. Już mamy jakieś takie tragiczne sytuacje, mamy różne zagadki i rzeczywiście jest to książka, na którą bardzo czekam i jak tylko będzie pewnie premiera, to się za nią zabiorę. Cieszę się, że mówię, te premiery są tak krótko w czasie rozrzucone. Jeżeli chodzi o kolejną premierę, na którą czekam, mam nadzieję, że się zadzieje, bo to również jest wydawnictwo Winidia, ale gdzieś tam też z rok temu zostało to zapowiedziane, więc jakoś tak powolnie to wszystko działa. To jest House of Hollow, Crystal Sutherland. W ogóle okładka jest po prostu świetna, bardzo mi się podoba. I o co chodzi w tej książce? Mamy trzy siostry, które znikają i ta jedna siostra chyba, którą będziemy followować, to jest Iris Hollow. I ona miała 7 lat, kiedy dziewczynki zniknęły na miesiąc, one nic nie pamiętają, natomiast dzieją się dziwne rzeczy wokół nich i generalnie one zmieniają się również fizycznie. Ich ciemne włosy zmieniają się na białe włosy, ich niebieskie oczy zmieniają się na czarne oczy, także dziwne rzeczy się wokół nich dzieją. No i 10 lat po tych wydarzeniach jedna z sióstr znika i zostawia za sobą jakieś wskazówki na tych dwóch pozostałych sióstr, które gdzieś tam również mogą doprowadzić do dowiedzenia się, co się z nimi stało wszystkie te lata wcześniej, ponieważ tak jako, że nic nie pamiętają, no to gdzieś tam jest ta tajemnica w tle. I mówię, no świetna okładka. Wydaje mi się, że to może być książka, która może mi się spodobać, więc chciałam ją czytać po angielsku, ale gdzieś tam czekam w dalszym ciągu na tą premierę polską. Być może się doczekam. Dalej mamy książkę Kerry Maniscalco i tutaj to nie ukrywam, że troszeczkę niecierpliwie się już na ten trzeci tom, ponieważ mamy Królestwo Nikczemnych i Kingdom of the Feared to jest trzeci tom, który już zamyka tą trylogię i od września zeszłego roku już jest ta angielska wersja tego trzeciego tomu, więc myślałam, że ona zostanie wcześniej wydana. No i kurczę, mija już prawie 8 miesięcy i nic, więc no czekam dalej. Tym bardziej, że drugi tom skończył się na takim momencie dosyć cliffhangera, więc wiadomo, chciałoby się już szybciej przyspieszyć tą historię, ale okej. No i tutaj w tej historii mamy akurat dwie czarownice, które są bliźniaczkami i jedna z nich zostaje zamordowana. I Emilia, ta siostra, z którą będziemy szli przez całą tą historię, chce dowiedzieć się, jak ta jej siostra zginęła, no ona po prostu czuje ogromny żal do tego, co się stało, no nie może sobie z tym poradzić i chce wszystko zrobić, żeby zemścić się na tą siostrę, żeby się dowiedzieć, co tam się stało. I w tym celu przywołuje demona. I tutaj mamy książęta piekielne, którzy odpowiadają za poszczególne grzechy, takie jak gniew. Właśnie Pan Gniewu jest tym, który został przywołany przez naszą Emilię. I w pierwszym tomie gdzieś tam szukamy tych odpowiedzi, nie do końca je dostajemy, ale bardzo dużo się dzieje. Emilia jest wrzucona w ten wir wydarzeń, więc rzeczywiście ta książka idzie szybko. W drugim tomie przenosimy się nawet już do piekła, czyli gdzieś tam mamy te tajemnicze dwory, mamy jakieś ciekawe miejsca tam również w tym piekle. Jest to fajnie przedstawione, ten świat zarysowany, mamy taki, powiedziałabym, wątek romantyczny tam, więc jest to bardzo fajna sprawa. I
wciągła mnie strasznie ta książka, to jak jest napisana, więc no mówię, znowu bardzo mocno na nią czekam. Gdzieś tam Wam podlinkuję w trakcie, jeżeli dawałam jakieś recenzje do tych książek, żebyście po prostu mogli sobie na to kliknąć, już dłużej nie będę spędzała nad tym czas. Co tam jeszcze miałam? Czy jeszcze coś dla Was miałam? To chyba w sumie jest praktycznie wszystko z tego, co sobie wypisałam. Gdzieś tam mam jakieś 15 książek, które chciałabym w najbliższym czasie przeczytać. Ale tutaj taka prośba do Was, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakąś recenzję na kanale, to dawajcie w komentarzach. Ja chętnie też poczytam coś nowego, nawet jeżeli to jest coś, czego bym się nie spodziewała, że może mi się spodobać, a chcielibyście recenzję, no to czemu by nie? Także dawajcie swoje propozycje, czy któraś z tych książek w ogóle Was interesuje, czy znajduje się na Waszej liście do przeczytania, też dajcie mi znać w komentarzu. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Do zobaczenia następnym razem, kochani. Pa, pa!